Kurde, leżę se sam na chacie. Nic się nie dzieje. Chory delikatnie, nie chory. Przeziębiony, coś tam z głosem. Rano mi się tracił. Nie miałem za bardzo, jak to się mówi, chęci na działanie. Było ciężko. Myślałem, że to po tym zimnym browarze, który wczoraj wieczorem wypiłem, ale nie. Ostatnio mnie przewiało. Troszeczkę jeździłem rozgrzany po siłowni, po solarium, byłem też na solarium. Jeździłem na rowerze, no i mnie tak z lewej z prawej, jak mnie wzięło, ło, taki zimny podmuch. No i tak leżę, chwila odpoczynku, gdyż chłopak był samochód dzisiaj oglądać, zainteresowany jest. Najlepiej jakby był za darmo, wiecie jak to z tymi ludźmi jest, nie? Ale wcześniej był jeden dobry znajomy po rower. Jeden rower pogoniłem, gdyż stoją trzy rowery. Na co mi trzy rowery? Mówię, zostawię sobie dwa. Wystarczy. Szosuwa, żeby była. No i taki na teren. Kurde, na rowerze dzisiaj też nie za bardzo, bo pogoda nie taka. No i szuka ten człowiek jakiegoś zajęcia. Pierwszy raz od nie wiem ilu tygodni zdarzyło mi się, że leżę bezczynny na kanapie. Jest godzina 17:30, czyli mam całe 2,5 godziny jeszcze do kolacji i co tu zrobić? Zawsze mogę odpalić skrzynię, no i pierdyknąć sobie tam jakąś gierkę, no i trochę ten czas zleci, nie? Ale nie, kurwa, nie. W dupie to mam, że jestem przeziębiony. W dupie to mam, że miałem mieć dzisiaj wolne. Od wszystkiego. Chłopak czeka na kolejne dwa dni rozpiski, żeby na zmianę leciał. Mój dobry ziomek, który masuje. Obiecałem mu, że to zrobię. Rozpisałem tu. Nic, tylko klepnąć zdjęcie i wysłać. No i myślę. Widzicie, co się ze mną dzieje, jak ja mam wolne? Ja nie powinienem mieć nigdy wolnego. Nigdy. Jedyny czas, kiedy odpocznę, to będzie, wiecie kiedy. Jak już przyjdzie ten czas. Człowiek ulicy pytał, o co tam chodziło z tym filmem. Nie neguję cię w żaden sposób. Nie mam do ciebie najmniejszego problemu. Każdy wybiera sobie wiarą, jaką chce wybrać. Każdy jest w wierze, jaką sobie wybrał. Jeden preferuje ruch, drugiego nie preferuje. Trzeci będzie napierdzielał w lotki. Czwarty będzie chodził z kijkami po łąkach. Tak się tak samo spełni. Moi drodzy, róbcie wszystko, żeby mieć jakiś cel w życiu. Cel, czyli to, co teraz, to, bez czego teraz leżę, tak bezczynnie, bez tego takiego spełniania się, denerwuje mnie, dlatego wstaję z tej mega wielkiej kanapy. Zobaczcie, jaka ona jest. Jebitna. W tą stronę. Pięciu takich, jak ja by się tu położyło. Pięciu. I po to ona jest, żeby sobie na niej posiedzieć, poleżeć i położyć. Ale moi drodzy, co z tego, że się na niej położymy? Jak czas leci, kurwa. Zegar tyka. A może przy tym wyjściu, słyszycie? Dzwony w kościele. Moi drodzy, tu jest taka cisza u mnie na chacie. Tu jest u mnie taka cisza, no że much tu nawet nie ma. Nic. Tu jest taki spokój, jest takie wyciszenie bani. Ale pierdolę to, idę na dwór. Kurde, zobaczcie, niedaleko mnie otwarli następny fitness, także za niedługo dołączam następny karnet do moich karnetów, już mam dwa karnety na dwa obiekty i to będzie za niedługo mój trzeci, także podoba mi się, trzypiętrowa, wielka, ludzi będzie w trzy i trochę na pewno chętnych do współpracy, dlatego lubię Niemców, gdyż nie mają praktycznie zielonego pojęcia i trzeba im wszystko od podstaw tłumaczyć. A to jest fajne. Lecimy. Zobaczcie z tyłu, w tle sklep. Markt Robin z taką ruską wieżyczką. Widzicie to? Kurde, w tej czapie z tym starym pyskiem jak uciekinier wyglądam. Patrzcie. Mogłem leżeć w chacie na kanapie, mogłem odpalić telewizor, mogłem, kto mi bronił?
Moi drodzy, szkoda czasu, kurwa. Szkoda czasu na telewizję. Szkoda czasu na jakieś pieprzone leżenie. Chcecie od leżeń dostać? Później na starość niewydolność nerek, cukrzyca. Im więcej będziecie się za młodu ruszać, im lepiej to serduszko wasze będzie biło. Im więcej będziecie wkładali w to wszystko serducha, moi drodzy, to się tylko zdrowiem odbije, niczym innym. No może delikatnymi zakwasami na łydkach. Ja spacerując bardzo mocno, stąd też takie łydki, jak zawsze na filmach widzieliście, dużo ich nie trzeba trenować, a zawsze są jakoś tam rozwinięte na swój sposób. To jest taki plusik z czterogłowymi dwójki. Z tym jest gorzej, gdyż tu trzeba nacisk konkretnie dawać, a ze względu na to kolanko, no nie będziemy się oszukiwać. No. Trening nóg, chciałbym lepiej, ale robię co się da. Moi drodzy, ruszać i tyle. Fajny pomysł miałem z tym filmem, pomocą na temat szukania samochodów. Zrobiłem to tylko i wyłącznie dla was. Tylko dla was, gdyż dużo było pytań o te samochody, czy dałbym radę cokolwiek ogarnąć, czy tam z zakładu jakiś Jahreswagen, czyli roczny jakiś tam samochodzik, czy dałbym radę ogarnąć, czy coś tam komuś na komis do Polski na sprzedaż. Tak, moi drodzy, dam radę, poświęcę czasu, pomogę wam jeszcze trochę i będzie lepsza opcja, czyli szukanie pracy tu dla was. Wiem, że przyda się niejednemu z was praca tutaj. Jest zajebista robota, można fajnie zarobić. Nie mówię konkretnie na zakładzie akurat BMW, gdyż ostatnio BMW przechodzi niby taki lekki kryzys, także nie będziemy się za bardzo skupiali na szukaniu pracy na tym zakładzie. No chyba, że coś lepszego zacznie się dziać, także wtedy na pewno uderzymy. Moment, ulica mi się skończyła. Nie no, muszę iść w tą uliczkę z powrotem i odbić do punktu wyjścia, także obojętne, czy idę w tym kierunku, czy z powrotem. Nie interesuje mnie to, ważne, że się ruszam. Że się ruszam i kolacyjka wjedzie tak, jak miała wjechać. Moi drodzy, no cała filozofia. Kiedyś też preferowałem tylko skoczyć samochodem, najlepiej na siłkę, typowa pompka, wskoczyć do fury. Po drodze jeszcze o maka zahaczyć, bo to wiadomo, materiał leci. Trzeba być wielki, trzeba masować. A za jakiś czas, kurwa, drugie, trzecie piętro na zakładzie, a ja się poręczę łapałem, kurwa, powietrze nie szło złapać. 140 kilo prawie, moi drodzy. Takiego tucznika, 137,5 kilo. Para była taka, że się jedną kobietę na jeden barek brało, drugą na drugi barek i się do domu odprowadzało, jak nie były w stanie iść. No, taki człowiek był. Zawsze pomagałem, no. No chyba, że jakaś na chatę wpuściła, no to już wtedy wiecie, o co chodzi. Tu nie o to chodzi, moi drodzy, tu nie o to chodzi. Śmiech to zdrowie, pamiętajcie, górze z nim nie przesadzać. Zakwasy na brzuchu też mile widziane. Ale chodzi o to, żeby pomagać, żeby w jakiś tam sposób łapać tą oglądalność, w sensie takim, a nie innym, żeby pozytywny przekaz szedł. Pozytywny przekaz, według mnie, to jest podstawa na takie lepsze życie, lepsze jutro. Człowiek żyje z taką chęcią, a nie kurde, bo muszę coś tam. Niczego nie musisz. Skoro nie czujesz się spełniony w tym, co ja robię i chcesz to w jakiś tam sposób na swoją stronę przeciągnąć, nie rób tego, spełnisz się na pewno w innej dziedzinie, z której wyciągniesz dużo, dużo więcej korzyści. Taka prawda, pamiętajcie, nic na siłę, lekko motkiem. To jest zasada, którą wyciągnąłem z własnej linii życia. Nie ma sensu robienia nic na siłę. Macie tyle, że tak powiem, na dzień dzisiejszy punktów zaczepienia, czy to rower, czy to pływanie, czy to nie wiem, kijki, kurwa, narty, łyżwy, rolki. No moi drodzy, jest tyle sposobów ruszania się. Czy ktoś preferuje tam jakieś tworzenie stron graficznych, bawi się w internecie, siedzi cały czas, niech to jakoś wykorzysta, za jakiś czas przyniesie mu to zarobek. Bardzo fajny chłop, którego pozdrawiam, który mi tam kiedyś naszkicował mój portret pamięciowy, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, moi drodzy, no coś pięknego, jak ja to dostałem, myślałem, no chcąc nie chcąc, z łezka mi poleciało, no że i tacy ludzie też są. Waldek, wyciągnąłeś mnie, kurwa, z alkoholu. Waldek, dzięki tobie zacząłem się ruszać. Waldek, kurwa, zacząłem na siłownię zapierdzielać, dzięki tobie, stary, dzięki ci, dzięki
Dzisiaj chłopak, którego tam przeczytałem w filmie Dieta Niemcy, go tak mam podpisanego, nie po imieniu, nie nazwisku, bo i tak bym zapomniał, nie mam pamięci do imion, do dat. Nie mam pamięci do tego, za dużo w tym świecie kombinuję, za dużo żyję i zawsze mi to gdzieś wyleci. Ej, chłopak mi tam wysłał zdjęcia, no moi drodzy, jak ja to porównałem, tam było grubo ponad stówę, nie wiem, ze 130 na pewno. Stówka na 95 teraz schodzi, moi drodzy, można. On zrozumiał sam swoje ciało, on nie potrzebuje już nikogo, on wie na jakich kaloriach się dobrze czuje, on wie na jakich produktach elegancko redukował, on sobie zmienia, od czasu do czasu skakuje w ketozę, później znowu leci na typowej bilansówce. Wahania węglami, czyli troszeczkę mniej węgli, znowu więcej, dba o to nabicie. I cała filozofia, moi drodzy, zrozumieć samego siebie, sylwetkę swoją, swoje myśli, swoje podejście do życia, nic więcej wam nie trzeba, uwierzcie mi, reszta przyjdzie sama. Zaczynamy bawić się furami, nie ma problemu, wiem, że męska dłoń, męski umysł, mięski, siema, musisz się ustawić, bo no znowu ktoś widzicie, no. Także, no nie nudzę się. Mogłem tam na tej kanapce się pierdyknąć i przeżyć to delikatnie dzisiaj wszystko. Delikatnie inaczej. Odpocząć. Ale nie umiem. No kurwa, jak ja mam bezczynnie leżeć na tej kanapie. Ja wychodząc na ten spacer, zahaczyłem o dwóch konkretnych ludzi. Zobaczyłem, że nowa siłownia wyrosła jak grzyb z ziemi. Za niedługo na nią wpadam, pewnie od następnego tygodnia i lecę tam dalej, lecę tam z nowymi ludźmi, którzy się tylko napatoczą. Oni sami podchodzą, oni widzą, jak ja z kimś wpadam na trening, oni widzą, jak ja mu pokazuję, jakie wydziwasy, jak się to ustawia do maszyny z tej strony, z tamtej, jak poprawnie ma się schylić z tą sztagą, jak poprawnie wykręcić ten martwy ciąg, jak poprawnie zrobić sublinację, jak poprawnie zrobić ściąganie linki. No, cuda na kiju, moi drodzy, cuda na kiju. Tyle czasu się w tym gównie siedzi. Tak to brzydko nazwę, gówno, bo czasami odbija się tym wszystkim. Ale robię to. Robię to dlaczego? Żeby wam pomagać. Żeby wam pomagać, żebyście szli w dobrym kierunku, żebyście nie zapomnieli, że można to życie lepiej przeżyć. Pozdro i pamiętajcie, wszystko z głową. Ja za chwileczkę dochodzę do głównej drogi. Odbijam w lewo i cisnę na chatę, także zrobiłem jakieś 7 w porywach do 8 km z buta, z czego jestem bardzo zadowolony i powiem wam szczerze, wprowadzajcie ruch w wasze życie, czerpając z tego nic innego jak tylko satysfakcję. To wam kiedyś wejdzie w krew, to wam kiedyś wejdzie w nawyk żywieniowy, nawyk poruszania się, nawyk samego istnienia. Zobaczycie, jak jest fajnie. Człowiek po jakimś czasie, głos już mi się łamie, człowiek po jakimś czasie nie będzie po prostu chciał żyć bez tego przysłowiowego ruchu. A co idzie za nim? Lepsze jutro. Lecimy z tym. Pozdro! Kurde, już miał być koniec filmu. A jeszcze weszłem do Rubina, Markt, do ruskich weszłem, mówię, dobry polski kiełbachy mi dajcie, kurwa, bo wam geszeft rozniosę. Przychodzi i mówi, może być taka, czytam, krakowska, podsuszana, troszeczkę niefajnie, że w folii, że nie było na wagę, to co na wagę, to już posprzątali, gdyż tylko do 7 był sklep, do 19, ale zaopatrzyłem się w mega ostry chrzan polski oczywiście i od ruskich musztarda, taki malutki słoiczek, jak tu widzicie, takie pierdółko małe, starcza na parę tygodni, jest tak ostry, że ładujecie go minimalnie na kawałek kiełbaski czy tam boczku, jak na śniadanie jajka wjeżdżają i tak wszystko wypala, ludzie, uwierzcie mi. Ja jeszcze tak ostrej musztardy nie jadłem, ja jestem smakoszem musztardy, chrzanu i nie żadnego badziwiastego ketchupu. Takiego jak moja mama sama robi. Pozdro i pamiętajcie, wszystko z głową. A, bym zapomniał, na dole pod filmem w opisie, strzałeczka w dół. Patrzcie, zawsze tam są namiary na mnie, jak coś potrzebujecie. Lecimy z tym, bo jak nie my, to kto? Ejka!